Kolejna porcja ciekawostek ze świata MMA. Ja nazywam się Sebastian Niegowski. Zaczynamy od Terry'ego Etima. Był taki kiedyś zawodnik w UFC, który znany jest głównie z tego, że zaliczył piękną obrotówkę bodajże od Edsona Barbozy, ale jeśli się mylę, to przypomnijcie mi w komentarzach. Terry Etim, ostatnio bardzo dziwna sytuacja. Wybiegł na ulicę w Liverpoolu, zaczął skakać na samochody i chciał się po prostu skrzywdzić. Ja szczerze powiedziawszy miałem podobną sytuację, znaczy nie, że ja skakałem po samochodach, ale u mnie w mieście akurat była podobna sytuacja, nagi facet skakał właśnie po samochodach, rzucał się pod koła samochodów, w końcu niefortunnie się tak stało, że zmarł. Terry Etim całe szczęście jeszcze żyje, natomiast jego stan jest dosyć poważny. Zawodnik, były zawodnik UFC, który ostatnią walkę stoczył w Bellatorze, wygraną i od tej pory zmaga się z kontuzjami. Niestety, no, miał jakieś dziwne problemy psychiczne, które właśnie skończyły się tym, że sam próbował zrobić sobie krzywdę. Kilka osób próbowało mu pomóc, zatrzymali go, obalili go na ziemię i próbowali go utrzymać, ale że Terry Etim i zapasy nie są mu obce, zdołał uciec i nadal rzucać się w te samochody krwawiący i poturbowany. Co będzie dalej z Terry Etimem, zobaczymy, natomiast historia rzeczywiście taka, że warto było o niej parę słów wspomnieć. Teraz na chwilę przenosimy się do Polski, co w polskim ma słychać, a z takich ciekawych rzeczy, no to na przykład od zawodnika KSW Tomasza Narkuna możemy dowiedzieć się, jaki jest dobry milf w polskiej rozrywce. Zresztą, zobaczcie sami. Kazik, tak? Tak. To był Kazik. Kazik, no Kazika nie lubi, nie lubi Kazika. Perfekt też nie lubi. Się zdziwisz, ale najbardziej lubi Kozidrak. Mówił coś, tak, że... A, ta Kozidrak najbardziej ją kocha, pokochał ją. Taka, wiesz, mówi milf, nie, ale ogólnie... Zostajemy przy KSW i bardzo dobra informacja z Nadwisły. Nowa kategoria kawy wagowa powstanie w KSW. Będzie kategoria kogucia do 61 kg. Bardzo możliwe, że zobaczymy w niej Anzora Azjewa i wielu innych zawodników, którzy już chcą tam, przyrobią przymiarki do tego, żeby właśnie w KSW w kategorii do 61 kg zawalczyć. Według mnie to jest świetna decyzja KSW, rozwija się i takie decyzje tylko pokazują, że to jest numer jeden w Polsce i naprawdę będziemy mieli okazję oglądać jeszcze więcej ciekawych walk właśnie w KSW. Na chwilę zwróćmy do Stanów Zjednoczonych. Właściwie pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych teraz jesteśmy z tymi ciekawostkami, bo Terry Etim, Liverpool, dalej KSW, no i te milfy, a teraz Stany Zjednoczone i bracia, którzy lubią zapalić jointa. Wiadomo, o kim mowa. Bracia Diaz, a właściwie chyba Nate, na pewno Nate trenował. Natomiast Nick również spotkał się z Andrzejem Fonfarą. Polski bokser mieszkający w Chicago udał się do Kalifornii. Tam widać było na zdjęciu, że jest Andre Ward, jest właśnie Nate Diaz, jest Chris Avila i wszyscy panowie trenowali. Nate Diaz sam mówi o tym, że przymierza się powoli do boksu, do walk właśnie bokserskich. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Na pewno Fonfara byłby dobrym gościem do przygotowań dla Nate'a Diaza, niezależnie od tego, czy on będzie chciał się dalej bić w MMA, czy właśnie w boksie. No i na koniec jeden chyba z ciekawszych zawodników, którzy prowadzą swoje profile w mediach społecznościowych. Derrick Lewis nie poprzestaje tylko na tym, co powiedział w oktagonie po swoim zwycięstwie nad Travisem Brownem, ale wrzuca kolejne zdjęcia, które takie, no, śmiechujki, podśmiechujki robi sobie z Ronda Rousey i z Travisa Browna. Zobaczcie sami kilka z tych zdjęć i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę was to rozbawi. Mnie osobiście rozbawiło to bardzo. Derrick Lewis rzeczywiście ma poczucie humoru. Nie wiem, czy takie poczucie humoru ma Ronda Rousey i Travis Brown. Wątpię, bo Travis Brown przecież straszył chociażby MVP, zawodnika Bellatora, tym, że go pobije za to wideo, które MVP wrzucił na swojego Twittera. No ale cóż, poczucie humoru rzeczywiście, tak jak powiedziałem, Derrick Lewis ma bardzo duże i oby pozostało i oby też walki dawał równie widowiskowe, co interesujące, co jest interesujący jego profil na Instagramie, czy chociażby na Twitterze. To był tydzień z MMA Okiem Niegowskiego. Zapraszam również do obejrzenia, właściwie odsłuchania ostatniego podcastu MMA Slap i... Ważna informacja, jeśli nie wiecie, jak odpowiedzieć na jakieś zadane pytanie, to zawsze idealną odpowiedzią jest Ring zweryfikuje, także hashtag Ring zweryfikuje. Jak nie wiecie, co odpowiedzieć w internecie, czy nie wiecie, co odpowiedzieć na żywo, to Ring zweryfikuje. Także oby Ring zweryfikował i życzę wszystkim udanego weekendu. Do usłyszenia.